No a jak? Tylko nie wiadomo, który jeszcze, nie? I witamy Państwa na transmisji kolejnego meczu Teddy pierwszej ligi. Siadamy głęboko na początek, siadamy głęboko w fotelach. Zapinamy pasy i startujemy, bo szykują nam się naprawdę wielkie, ale to wielkie, sportowe, piłkarskie emocje. Święto na hali imienia Włodzimierza Lubańskiego w Gaci. Teddy Room, pierwsza liga, siódma kolejka i starcie pierwszej i drugiej drużyny. Szpejsport Brzeg kontra Remus Korona Osiek. Szpejsport Brzeg, aktualny lider z kompletem zwycięstw, z kompletem punktów. Szaro-czarne koszulki w składzie. Tomasz Pawłuszko, Adrian Janeczek, Piotr Ryż, Igor Makos, Piotr Pączek, Dominik Sierakowski, Bartłomiej Kulczycki, Wojciech Krawców, Patryk Micuła, Mateusz Makos, Michał Delewicz, Mateusz Dychus oraz Maksymilian Podgórski, a naprzeciwko zespół Remusu Korona Osiek, w tym momencie wicelider, też już drużyna, która zapewniła sobie w czwartek awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, do ekstraklasy. I dzisiaj ze Szpejsport Brzeg będzie grała i gra już o pierwsze miejsce w tabeli, o mistrzostwo pierwszej ligi, a więc drużyna Remusu właśnie Korona Osiek, biało-czerwone trykoty w składzie: Robert Ćwikliński, Łukasz Muszyński, Piotr Żmuda, Łukasz Bojarski, Rafał Dalecki, Grzegorz Rynk, Mateusz Przystawski, Szymon Baryła, Samuel Łuczkiewicz, Mateusz Wojciechowski, Wasyl Kawiński, Adrian Leśkiewicz, Radosław Bąko oraz kapitan, trener, ale też mentor tego zespołu, prawdziwy mentor, Jacek Zarówny. Dzisiaj obecny w roli piłkarza. Jacek aktualnie nie ma go na boisku, ale z pewnością będzie się na nim często pojawiał. Muszyński, świetne podanie teraz do środka. Przystawski, ależ broni tam Patryk Micuła. Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, Szpejsport Brzeg z kompletem zwycięstw, z kompletem punktów, natomiast Remus Korona Osiek przegrała do tej pory tylko raz doznała właśnie smaku porażki i 5 razy zwyciężyła ten przegrany mecz. To niespodziewana tutaj dla większości przegrana z Wołgą Team Wiązów, 4-2, tam wtedy 3 bramki Bartłomieja Musiała, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy, młodszego z braci Kefirów, strzelił 3 bramki, jego drużyna właśnie z Remusem wygrała, odebrała im punkty, ale mimo to Remus pewnie sobie awans do ekstraklasy zapewnił. Doświadczona drużyna, na co dzień większości zawodnicy występują oczywiście w B-klasowej, reaktywowanej też w tym sezonie drużyny Korony Osiek. Pierwsze minuty tego spotkania tutaj z przewagą oczywiście drużyny z Brzegu, z przewagą zespołu w szarych koszulkach, ale wiemy, że tak naprawdę tutaj w każdej chwili Remus może zagrozić bramce Szpeju i Patrykowi Micule, bo w składzie tacy zawodnicy jak Łukasz Muszyński, jak Mateusz Przystawski czy Jacek Zarówny w każdym momencie mogą być groźni i Szpejsport na pewno musi na kontrataki uważać, bo od początku spotkania prowadzi grę i to Szpejsport atakuje, jest stroną dominującą, częściej gra właśnie w takim ataku pozycyjnym, jaki przed chwilą próbował tutaj rozegrać Bartłomiej Kulczycki, ale stracił piłkę i od autu rozpocznie Jacek Zarówny. Dwa spotkania w Teddy Room pierwszej lidze już dzisiaj się odbyły. Pierwsze, które dla Państwa transmitowaliśmy, kto z Państwa tam nie śledził, nie oglądał, to tutaj informacja: Volta Fixflor zremisowała 1-1 z FC Ulani, tracąc bramkę na 3 sekundy przed końcem meczu. Tym samym FC Ulani zapewniło sobie utrzymanie w ostatniej kolejce dzisiaj Teddy Room pierwszej ligi. Natomiast Volta Fixflor, gdyby wygrała, gdyby to prowadzenie tam dowiozła, no to nie patrząc na inne drużyny, nie patrząc na inne mecze, na inne zespoły, zapewniłaby sobie trzecie miejsce na podium. No a w tym momencie przed wielką szansą
będzie stała Vena Seat Rudego, żeby wrócić, bo Vena, przypominamy, bardzo długo na podium była w tych pierwszych kolejkach, same zwycięstwa, później gdzieś gorszy okres gry, gorsze dwa tygodnie, no i Vena spadła na czwarte miejsce, ale dzisiaj jeżeli wygra z Energetykiem Siechnice, to z powrotem wróci na podium. Po tym meczu oczywiście spotkanie Veny Seat Rudego i Energetyku Siechnice, to tego meczu niestety nie będziemy dla Państwa transmitować, a my dzisiaj też testujemy nowy sprzęt, ale wszystko to jest możliwe dzięki serdecznej pomocy, dzięki Jaskowi Frąckowiakowi, który z nami jest, któremu serdecznie dziękujemy, którego usługi oczywiście do transmisji takich profesjonalnych meczów polecamy. W pierwszym meczu tam mieliśmy o tyle też informację, być może ktoś z trzeciej ligi ogląda ten mecz, teraz z nami jest podczas tej transmisji, tam mieliśmy problemy z takimi cudzysłowie lagami, że nam tą transmisję przecinało, ale wszystko to spowodowane było tym, że po prostu chcieliśmy ustawić zbyt wysoką jakość tego meczu i no i internet nam tutaj na hali w Gacinie niestety spłatał figla i przez to takie lagi były, ale też taka informacja, postaramy się ten mecz, który został przez nas nagrany, po prostu podmienić i on będzie dostępny do obejrzenia. Tam KS Innsbruck w finale Sportsposter trzeciej ligi wysoko 8-0 pokonał OSP Lubrze. A tymczasem Szpejsport Brzegi z dystansu próba uderzenia Piotra Urysza, jeszcze Urysz przy piłce, Urysz do prawej nogi, Urysz świetnie to zrobił, Urysz jeszcze raz uderzenie, ależ blokuje ten strzał Mateusz Przystawski i piłkę wzrokiem odprowadził tylko obecny już dzisiaj Robert Ćwikliński, którego nie było tydzień temu na hali w Gać, w czwartek ta ostatnia kolejka, wtedy też mogą Państwo sobie wrócić kilka postów niżej. Udostępniliśmy bramkę Adriana Kolano z Veny Seat Rudego, który pokonał rezerwowego bramkarza Remus Korona 8. Osiek kapitalny, fantastyczny, wręcz uderzenie z połowy boiska. Ten gol tam jest oczywiście na naszym Facebooku cały czas do obejrzenia, a my wracamy do meczu. Dychus, Urysz, Dychus, dwójkowa akcja teraz, Urysz, Dychus, ale spokojnie poradzili sobie z tym atakiem doświadczeni gracze Korony 8. Wojciechowski stracił piłkę i faulował. Wojciechowski, jest to pierwsze przewinienie, dopiero po 8 minutach gry mamy wciąż 0-0. Przystawski, świetny odbiór Mateusza Przystawskiego i rusza prawą stroną Przystawski. Wiemy, że jest silny i ciężko go przepchać. Przystawski faulowany teraz, Mateusz Przystawski, ale świetna akcja tego zawodnika. Na co dzień Mateusz, wiemy, zawodnik Remusa Korona Osiek, tam na pozycji środkowego pomocnika Mateusz występuje, ale tutaj na hali no już kilkukrotnie błyszczał, strzelał dużo bramek i sprawdza się i w obronie, i w ataku. Bardzo dobre warunki fizyczne i też niebanalne umiejętności techniczne z pewnością mu w tym pomagają. A tymczasem Muszyński też w tym momencie aktualny lider klasyfikacji strzelców, Łukasz Muszyński z 10 bramkami, ale też taka informacja tutaj, jeżeli się nie mylimy, a raczej na pewno się nie mylimy, to Wojtek Kaniewski swoją bramką dzisiaj dogonił Łukasza Muszyńskiego i w tym momencie obydwoje mają po 10 bramek. Chcielibyśmy z pewnością, żeby ta korona króla strzelców no rozstrzygnęła się w taki sposób, żeby któryś z tych zawodników miał tych goli więcej, także no tutaj z całą sympatią do Wojtka kibicujemy Łukaszowi, żeby bramkę zdobył, bo no i tak, jeżeli Łukasz tej bramki nie zdobędzie, będzie tych bramek po 10, no to wtedy liczyć się będzie wyższa pozycja w tabeli. No a Remus Korona Osiek, wiemy, że na pewno wyższą pozycję w tabeli zajmie i wtedy Łukasz zostanie królem klasyfikacji strzelców. O ile gdzieś tam ktoś z Veny Seat Rudego, jak chociażby Kornel Hajdziony, może odpalić, bo ma na swoim koncie 8 bramek i też będzie na pewno walczył o tą koronę. Podgórski. Micuła. Podgórski, jeden z młodszych zawodników tutaj Szpejsport Brzeg, do Urysza, Piotr Urysz. Podgórski,
Podgórski to prawie, no świetnie to zrobił Podgórski, teraz dał się nabrać Wojciechowski, ale nie faulował Podgórskiego. Pawłuszko, kapitan drużyny, tam utrzymuje się przy piłce, ale stracił już rzucając Wojciechowski do Muszyńskiego, a i nie zdążył Łukasz Muszyński tej piłki złapać. Popularny Mucha od początku sezonu w bardzo dobrej formie strzeleckiej, ale pamiętamy tego zawodnika z poprzednich też edycji, z innych też drużyn, bo tutaj Remus Korona Osiek debiutuje tak naprawdę dopiero w 8 edycji Ligi Halowej. Po reaktywacji Remus Korona Osiek jest z nami na hali i doskonale sobie radzi, ale Łukasza dobrze znamy, doskonale znamy. Zawsze tych bramek dużo strzelał, zawsze był zmorą obrońców i ciężko się obrońcom na niego grało, a tymczasem poprawka Dychusa. Dwukrotnie uderzał Mateusz Dychus, ale za pierwszym razem Robert Ćwikliński świetnie w bramce, a drugi strzał obok bramki. Ćwikliński. Jest tam po lewej stronie zarówno, ale Ćwikliński tutaj do wyżej ustawionego kolegi, do Grzegorza Ringa, ten stracił na rzecz Podgórskiego. Podgórski przepuścił tą piłkę. Dychus faulowany przez Zarównego teraz. Ma pretensje Muszyński, mają pretensje zawodnicy Korony Osiek, ale zupełnie niepotrzebny. Nam się tutaj z trybun, z góry, z naszego wozu transmisyjnego wydawało, że ten faul był ewidentny i tutaj niepotrzebne pretensje, niepotrzebne nerwy też zawodników Korony Osiek. Makos z rzutu wolnego, ale przyblokowany ten strzał. Janeczek oczywiście uderzał z numerem drugim, Adrian Janeczek. Tam dostał Jacek Zarówny. W czułe miejsce, ale podniesie się już szybciutko. Będzie zmiana. Wchodzi Radosław Bąk. Nie, jest to chyba rodzina Jacka Bąka, byłego reprezentanta Polski. Muszyński. Zbiernych nazwisk oczywiście. Muszyński. Świetnie to zrobił Łukasz Muszyński. Ale piłka cały czas na połowie Korony Osiek. Widzimy, jak dobrze zorganizowany jest zespół Szpeju. Też kilkukrotnie mieliśmy przyjemność, mieliśmy okazję transmitować dla Państwa mecze właśnie Szpej Sport Brzeg. To też jest drużyna, która w tym roku dopiero po raz pierwszy jest obecna na lidze halowej w gminie Oława, ale z wywiadu z Tomaszem Pawłuszko, z kapitanem tej drużyny i też z takich prywatnych rozmów wiemy, że nie jest to drużyna przypadkowa, nie jest to drużyna nowa, bo tutaj chłopcy w podobnym składzie rywalizują już wspólnie, bawią się zimą od 5 lat, a my mamy zmianę wyniku, mamy pierwszą bramkę. No i chyba niespodziewanie na prowadzenie wychodzi Remus Korona Osiek, a strzelcem bramki grający z numerem 9 Łukasz Mucha Muszyński. No i teraz już ma Łukasz 11 bramek, a więc wyprzedził Wojtka Kaniewskiego i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, ale pewnie gonił go będzie jeszcze dzisiaj Kornel Hajdziony. Muszyński. Świetnie teraz Muszyński, ależ to zrobił Muszyński, no na doświadczeniu. Ruleta. Nie będę się powtarzał, bo tutaj już Adam Pajda też ruletkami się popisywał, ale świetny zwód Muszyńskiego. Faul w Szpeju, drugie przewinienie. Minuta do końca pierwszej połowy spotkania. 1-0 po bramce Muszyńskiego prowadzi przed tą kolejką wicelider, a aktualny w tabeli na żywo, lider tabeli Teddy Room pierwszej ligi Remus Korona Osiek. Przystawski nie fauluje teraz, ale przy piłce wciąż Szpejsport Brzeg. My chyba tutaj mamy jednak Micułę w polu, bo tutaj dwóch zawodników z numerem 1. Jest bramkarz z jedynką, jest Patryk Micuła z jedynką, a my mamy zmianę wyniku. Dużo tam przypadku pod bramką Remus Korona Osiek, ale jak to mówią, szczęście, no szczęście na pewno jest potrzebne i teraz dużo szczęścia mieli zawodnicy Szpejsport Brzeg, a strzelcem gola grający z numerem za chwileczkę Państwu przedstawimy tego zawodnika, bo jest do nas obrócony w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Strzelcem bramki z numerem 8, na koszulce Igor Makos. Także 1-1, Łukasz Muszyński dla Korony Osiek, Igor Makos dla Szpejsport Brzeg. A my mamy syrenę, mamy krótką przerwę i zapraszamy za minutę na drugą połowę.
Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować widocznym, też teraz u Państwa pewnie na ekranach, naszym sponsorom, naszym partnerom Ligi Halowej Teddy Room, oczywiście studio reklamy Wena, gmina Ława, Madbud, materiały budowlane. Serdeczne pozdrowienia dla Pana Damiana Madeja, być może jeszcze tutaj przyjedzie na mecze w Ekstraklasie. Oczywiście Pub Gladiator, Termy Jakuba w Oławie, Go Kino, Oleksik Ubezpieczenia, też serdeczne pozdrowienia dla Pana Zbigniewa, bo wiemy, że Pan Zbigniew nasze transmisje akurat często śledzi. SNC Atlet, Faktory, czyli nowy wymiar treningu, SWK Studio, Sport Poster, Sportowe Minuty, oczywiście patroni medialni, Sportowe Minuty, Oława24.pl i serdeczne też podziękowania dzisiaj Jarka Frąckowiaka, który jest z nami. Jarka Frąckowiaka, który jest z nami. Tutaj chwila zawahania za to, że mamy możliwość tak bardzo profesjonalnie dzisiaj obudować tą ligę halową i mamy nadzieję, że to nie będzie gdzieś tam jednorazowa taka sytuacja, ale w następnym sezonie będziemy mogli częściej właśnie takie profesjonalne transmisje z wynikiem aktualnym, też z czasem, który został do końca meczu, profesjonalnym komentarzem, też wideo tutaj dla Państwa transmitować, a my wracamy już do spotkania, także jeszcze raz Pan Jarek Frąckowiak, wielki szacunek, wielkie podziękowania i serdecznie też polecamy, jeżeli ktoś z Państwa będzie organizował tego typu, tudzież podobne inne sportowe imprezy, a będzie chciał to fajnie obudować graficznie, fajnie, żeby to w sieci wyglądało, no to oczywiście można się z Panem Jarkiem kontaktować i zapraszamy do współpracy. A my wracamy do meczu. Szpejsport Brzeg, Remus Korona Osiek. Po pierwszej połowie spotkania 1-1 bramki zdobywali dla Remusu, na 1-0 Łukasz Muszyński, a na 1-1 wyrównał Igor Makos. I teraz w tym momencie przy takim wyniku status quo w tabeli zachowany, a więc Szpejsport Brzeg wygra Teddy Room pierwszą ligę, a Remus zajmie drugie miejsce. Ale jeszcze niczego nie przesądzajmy, bo do końca spotkania bardzo, bardzo dużo czasu, ponad 12 minut, także dużo się tu jeszcze może wydarzyć i Remus Korona Osiek pokazał nam w pierwszej połowie, że na pewno jest w stanie i będzie w stanie tutaj jeszcze nie raz bramce Szpeja zagrozić. Podgórski. Urysz, Podgórski. Świetnie zagrał teraz piętą do Urysza. Urysz, Pawłuszko. To Dychus, przepraszamy, strata Dychusa. I przy piłce z numerem 19 Piotrek Żmuda, ale stracił futbolówkę, futsalówkę, faulował i to jest trzecie przewinienie Korony Osiek, a więc już tylko dwa faule dzielą bardziej Szpejsport Brzeg od tego, żeby otrzymać przedłużony rzut karny. Mateusz Dychus, sam teraz Dychus z dystansu, Dychus, ależ odprowadził piłkę wzrokiem Robert Ćwikliński, który zacznie teraz od bramki, od wznowienia gry ręką. Ćwikliński, daleki wyrzut do Muszyńskiego. Muszyński zgrał tą piłkę, ale już tutaj był za linią Mucha, także będzie out. Piotr Urysz, Podgórski. Dychus, Podgórski. Podgórski, świetny przeszedł teraz na drugą stronę. Urysz do lewej nogi, Urysz, ależ kapitalnie tam odprowadzony przez oczywiście Piotrka Żmudę. Muszyński teraz zagarnął tą piłkę ręką dosyć celowo, a więc to jest przewinienie, to jest celowe zagranie Łukasza Muszyńskiego. Widzimy, że przez sędziów najprawdopodobniej ta sytuacja nie została uznana jako przewinienie. Jeszcze tutaj mamy konsultację ze stolikiem sędziowskim, bo wydaje nam się, że to powinien być czwarty faul, jeżeli ta ręka została przez sędziów potraktowana jako rzut wolny, jako celowe zagranie, jako faul. A teraz przed kapitalną okazją Piotrek Żmuda i broni tam
No chyba nie jest to Patryk Micuła, który nam tutaj jest wpisany z numerem pierwszym w protokole. Ale mamy też właśnie w polu w Spaceport Brzeg zawodnika z numerem 1 i nie jesteśmy pewni, czy to Patryk Micuła jest w bramce, czy Patryk Micuła broni. Tak czy siak, no fantastyczna obrona teraz bramkarza Spaceport Brzeg. Nie mamy zmiany na tablicy, a więc 3-2 w faulach. Też bez większych pretensji Spaceport Brzeg, czyli być może ta ręka po prostu gdzieś tam Łukasz nie chciał, żeby piłka wyszła za linię. I chciał, żeby ta gra była płynniejsza, żeby nie musiał gdzieś tam tej piłki szukać. Także 1-1, jeżeli chodzi o wynik, jeżeli chodzi o te główne liczby na tablicy. I 3-2 w faulach, 3 przewinienia Remus Korony Osiek i 2 przewinienia Spaceport Brzeg. Ćwikliński, Żmuda, Ćwikliński na lewej stronie, Smuczyński teraz troszkę niżej cofnięty. Widzimy Wojciechowski, szuka sobie tam miejsca pod polem karnym i takie właśnie próba drugiego zagrania. Janeczek, przerywany teraz atak. Adriana Janeczka. Od autu Remus Korona Osiek, czysto piłkę tam trafił jeden z zawodników Korony. Teraz Kulczycki, Kulczycki do prawej nogi, świetnie to zrobił Bartłomiej Kulczycki. Kulczycki i uderza między nogami interweniującego Roberta Ćwiklińskiego, ale jeszcze Robert tą piłkę odbił i spokojnie. To ten groźny wydawać by się mogło strzał obronie. A teraz mamy groźną sytuację i mamy zmianę wyniku spotkania, a więc po raz pierwszy w tym meczu na prowadzenie wychodzi aktualny lider tabeli Spaceport Brzeg, a strzelcem gola grający z numerem 6 Mateusz Makos. Także mamy 2-1 i tutaj Spaceport Brzeg wraca z takiej mini podróży, bo przegrywali 1-0, ale widzimy, że naprawdę bardzo doświadczony zespół tam. O, już teraz mu uderzał Przystawski. Fantastycznie ta poprzeczka będzie tam drżała chyba już do wieczora dzisiaj po tym strzale nożycami Mateusza Przystawskiego. No kapitalnie to zrobił Dudka, tak zwany popularny Dudka. Dudi. Bardziej, a teraz świetnie obrócił się Kulczycki. Sam Kulczycki do prawej nogi. Ćwikliński niczym bramkarz tutaj z piłki ręcznej broni, interweniuje nogą i wciąż 3-2. 2-1 oczywiście, 3-2 to są przewinienia. Janeczek. Broni się Korona Osiek teraz. Nie mogą stracić szybko trzeciej bramki, bo z pewnością podcięłoby im to delikatnie skrzydła. Czysto odebrał piłkę i teraz wróciła ta futsalówka do Muszyńskiego, ale pokazuje. Widzą to doskonale Państwo. Rozkłada ręce, nie ma z kim zagrać Łukasz. Potrzebne mu wsparcie, potrzebne mu posiłki. Troszkę za późno one przyszły, ale utrzymali się przy piłce zawodnicy z Osieka. Ćwikliński, długie podanie. Widzimy kolejna taka próba na Wojciechowskiego. Ten świetnie zgrywa do Przystawskiego. Mateusz Przystawski, a więc widać, że to chyba jest ćwiczone takie dłuższe zagranie na Mateusza Wojciechowskiego. Z drugiej linii tam świetnie zaatakował. Wyszedł z drugiej linii niepilnowany Mateusz Przystawski i lewą nogą umieścił futbolówce w siatce, a więc w dalszym ciągu no mamy remis, mamy 2-2. No i do końca meczu będą tutaj emocje i będzie się rozgrywała walka o mistrzostwo w Teddy Room pierwszej lidze. Przy takim wyniku, oczywiście przy wyniku remisowym, status quo zachowany, a więc to Spaceport będzie mógł się cieszyć. O teraz fantastycznie to przyjął Łukasz Muszyński, ależ to zrobił. Z pewnością tą akcję będziemy chcieli zapamiętać, dla Państwa wyciąć. No, pięknie zgasił tą piłkę czubkiem buta Łukasz Muszyński. Poprawił ją sobie jeszcze i plasowanym strzałem wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 3-2 Remus Korona Osiek aktualnie prowadzi z Spaceport Brzeg. No i na ten moment zmienia nam się to wszystko tutaj jak w kalejdoskopie. Na ten moment to Remus jest na pierwszym miejscu i to Remus będzie się cieszył, będzie mógł otwierać po dzisiejszej kolejce szampany, ale nie skreślamy oczywiście szans Spaceport Brzeg, bo
Są groźni, a teraz świetna akcja znowu Przystawskiego. Przystawski, Przystawski jeszcze tam próbował. Mateusz Przystawski zagarnąć tą piłkę. Gdyby mu się to udało, to miałby pustą bramkę Mateusza, ale rozkręcił nam się w drugiej połowie. Czołowy zawodnik. Teraz kolejny odbiór Mateusza Przystawski. Faulowany Dyfus przez Przystawskiego i to będzie czwarte przewinienie Remusu Korona Osiek. Piąte przewinienie Remus Korona Osiek, a więc mamy przedłużony rzut karny. Tak, czyli ta ręka tam wcześniej, to był jednak faul. Mamy piąte przewinienie, piąty faul i przed szansą z przedłużonego rzutu karnego na doprowadzenie do kolejnego remisu w tym spotkaniu stanie grający z numerem 11 zawodnik trzecioligowej Stali Brzeg Mateusz Dychus. Dychus czy Ćwikliński? Dychus plasowanym strzałem w słupek. Dużo szczęścia, ależ przysnęli tam niestety zawodnicy Korony Osiek, bo spokojnie mogli tą piłkę pewnie po tym słupku wybić, ale zrzemnęli się i skorzystał z tego Patryk Micuła, doprowadza do remisu i mamy 3-3, 4 minuty do końca meczu. Ćwikliński, przepraszam bardzo. Chwila zapomnienia i od bramki Szpejsport. Widzimy, mimo tego, że ten remis tak naprawdę by im wystarczył, żeby wygrać Tedirum pierwszą ligę, to oni tutaj tym remisem się nie zadowolą. Walczą o pełną pulę. A teraz chyba będzie kontrowersja. Pan Wiesław Kołtowski tutaj decyduje się na podyktowanie rzutu karnego, ale nie wiemy, czy Łukasz Muszyński tam złapał Mateusza Dychusa. Jest gwizdek, jest faul. No i kolejna szansa. Wiemy, że jednego przedłużonego rzutu karnego Mateusz Dychus już przed chwileczką nie wykorzystał, ale tam dobił piłkę Micuła. A teraz Dychus pewnie mocnym strzałem pokonuje Ćwiklińskiego i prowadzi Szpejsport Brzeg 4-3. Chcą tutaj wygrać wszystkie mecze, wszystkie 7 kolejek, chcą zdobyć 21 punktów. Zawodnicy Szpeju nie zadowolą się jednym punkcikiem, nie zadowolą się remisem i widzimy to tutaj w ich postawie, ale oczywiście bardzo to szanujemy, bardzo nam się to podoba. A teraz Kulczycki wysoko nad bramką. Genialnie, naprawdę, jeżeli skład Ekstraklasy, taki jak jest w tym momencie, te 6 drużyn, które tam się utrzymało, czyli IOS Olbut Team, Fotohigiena, Vena Team, Young Boys Vena, Zalesie Wójcice i Orzeł Święta Katarzyna, jeżeli w następnej edycji dorzucimy do tego te dwie drużyny, które oglądamy właśnie teraz na parkiecie, dwie drużyny, które już wywalczyły sobie o awans, a więc Szpejsport Brzeg i Remus Korona Osiek, to będziemy mieli na pewno genialne i wyrównane od początku do końca rozgrywki. Ale to jeszcze daleka przyszłość. W grudniu rozpoczniemy pewnie w grudniu 2022 9. edycję Ligi Halowej Gmina Oława, ale my skupmy się na tym, co tu i teraz, bo mamy 2 minuty 15 sekund do końca meczu. Na tablicy wyników 4-3 prowadzi Szpejsport Brzeg, jest bardzo bliski naprawdę wygrania swojego 7. meczu z rzędu, zdobycia kompletu punktów. No i udowodnienia chyba wszystkim tutaj na hali w Gaci, też przed ekranami telefonów, smartfonów, laptopów, że nieprzypadkowo znaleźli się w pierwszej lidze, nieprzypadkowo te mecze wcześniej wygrywali, no i nieprzypadkowo zostaną najprawdopodobniej mistrzem Tedirum pierwszej ligi. Też tutaj tak jeszcze wracając do Korony Króla Strzelców, o której mówiliśmy w pierwszej połowie. Serdeczne podziękowania oczywiście dla Bartka z Teddy Rooma, właściciela Teddy Rooma, który przed pierwszą kolejką obiecał, że dla Króla Strzelców, dla zawodnika z największą ilością bramek dodatkowo nagroda oprócz statuetki, którą otrzymał, oprócz naszego takiego mini gdzieś tam też gadżetu, voucher na 500 zł do wykorzystania w sklepie Teddy Room. Także no tutaj Łukasz Muszyński jest blisko, ma już na swoim koncie 12 bramek, będzie go gonił w ostatnim meczu Kornel Hajdziony, ale
wydaje się to raczej mało prawdopodobne, bo Kornel w tym momencie musi zdobyć w meczu z Energetykiem Siechnice 6 bramek, żeby Łukasza wyprzedzić. Także Łukasz, jak wszystko, że tak powiem, pójdzie wszystko z planem, 500 zł w Telirumie będzie mógł sobie bez problemu wykorzystać. My oczywiście zapraszamy do sklepu naszego partnera www.teddyroom.pl. Bezpieczne mebla i tekstylia dla najmłodszych, dla dzieci. Broni teraz Ćwikliński. 50 sekund do końca spotkania. Jeszcze Szpej walczy o kolejną bramkę. Widzimy, to naprawdę może nam się podobać. Nie cofają się, nie ustawiają tego tak zwanego popularnego autobusu pod własną bramką. Atakują, chcą strzelić kolejnego gola, chcą zamknąć ten mecz i wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Podgórski szukał tam Dychusa. Świetnie się znają z występów w Stali Brzeka. Teraz daleki wyrzut. Muszyński się obrócił. Muszyński. A świetnie to zrobił Łukasz Muszyński. I górą z tego pojedynku wyszedł bramkarz drużyny Szpejsport. Ale teraz przerzut! I mamy bardzo blisko był naprawdę tutaj Grzegorz Ring, żeby doprowadzić do remisu. Ale piłka obok bramki. 20 sekund do końca spotkania. Kulczycki. Podgórski, Kulczycki, świetne, wycofana piłka, kapitalny atak teraz pozycyjny, Mateusz Dychus to wszystko wieńczy, ale ta akcja tylko udowodniła właśnie wartość Szpejsport Brzeg. Bardzo miły sposób oni sobie tą ósmą edycję Ligi Halowej skończyli, zwyciężają dzisiaj 5-3 z remusem Korona Osiek, zdobywają komplet 21 punktów i mogą cieszyć się już z mistrzostwa Telirum pierwszej ligi, a my serdecznie dziękujemy, że Państwo byli z nami i zapraszamy już na transmisję meczów z Weny Ekstraklasy. Do usłyszenia.